Cześć, witajcie na kanale Grywalnie. Jestem Noname, a to jest moja świątynia gracza. W dzisiejszym materiale, jak widzicie, przed Was w sumie z czymś innym, bo na kanale pojawia się dużo różnych filmów, są tam unboxingi, testy, tak czy nie, etc. Ale brakuje mi takich dodatkowych po prostu materiałów, które mógłbym wrzucić pomiędzy wtedy, kiedy jest taka totalna stagnacja, gdzie na przykład same wchodzą testy sprzętów, a jednak chciałbym coś, żeby z głównego kontentu się pojawiło. No i wpadłem na pomysł, teraz to od Was zależy, czy to będzie dalej realizowane, na zrobienie czegoś takiego jak figurki serii o nazwie Figurki z serii. Byłaby to seria poświęcona wszystkim figurkom, które mam u mnie w kolekcji. Po prostu bym je Wam przedstawiał z danej serii, jakie posiadam. Czy taką jest seria Dying Light? No to teraz te trzy figureczki po prostu byśmy sobie dodatkowo je tam zobaczyli i na ich temat porozmawiali. I mógłbym też pokrótce porozmawiać o grze, czy mi się tam ona podobała, czy nie. Ale nie wiem, czy w ogóle, czy grę w to mieszać. Bo kiedyś ogólnie próbowałem robić recenzje, próbowałem robić filmiki na temat tego, ale chyba mi po prostu to nie wychodzi, może to nie jest akurat dla mnie, jestem bardziej chyba stworzony do pokazywania takich rzeczy, niż przedstawiania jakichś takich swoich opinii. No jeszcze zobaczymy, to jest do zrobienia, to jest w kwestii modyfikowania, wszystko będę modyfikował. I jeśli chodzi o tą serię, powiedzcie mi, jak ona miałaby wyglądać, czy po prostu brać te figurki, kłaść tam, pokazywać ją dokładnie, porównywać je wszystkie razem. No bo ja mam dużo serii, czy tak mam tu The Dying Light, Watch Dogs, z Assassina po prostu bym powybierał, z Origins, Odyssey, Syndicate, Unity, to co mam, bo ktoś połączył serię z The Division, widzę, żeby wyszły 3, tu z Watch Dogsów już sporo powiedziałem, Uncharted, z Cyberpunka, no z Wiedźminańcy mam tylko 2, bo nie kupowałem wcześniej z Dark Horse'a, ale mógłbym też, no, nie wiem, połączyć, nie wiem, figurki z serii i na przykład 3 tytuły gier i po prostu te wszystkie figurki z tej gry. Jak myślicie, coś takiego by miało sens? Chcielibyście coś takiego oglądać? Jeżeli tak, to mi napiszcie w komentarzu, a teraz i pamiętajcie, łapka w górę, bo to jest bardzo ważne. Teraz przenosimy się z tymi figurkami tam. I tak oto właśnie prezentują się wszystkie trzy figurki z serii Dying Light. Tutaj mamy z 1 i tutaj mamy z 2, ta jest z edycji kolekcjonerskiej, ta jest z edycji kolekcjonerskiej, a ta jest z targów E3. Zaraz Wam dokładnie pokażę, jest około ich 1500 sztuk. Generalnie, jeżeli sobie zobaczymy na przełomie tych lat, jak te figurki się kształtują, to możemy też zobaczyć, że niestety zawsze targi były czymś tutaj specjalnym, więc te figurki z targów, tak w przypadku Cyberpunka i tutaj Dying Lighta 2 są większe, masywniejsze i naprawdę ładne. Jeżeli sobie porównamy tą figurkę na przykład do tej, no to możemy zauważyć też, że mimo, że w skali te postacie są bardzo tutaj małe, nawet mniejsze od tej. Więc nasz główny zombiak też tutaj został pomniejszony i troszeczkę inaczej wygląda względem właśnie swojego tutaj poprzednika z pierwszej części. Jeżeli chodzi też o samą grę, to powiem Wam szczerze, że bawiłem się bardzo dobrze, przeszedłem ją w pełni w kooperacji, jednak brakowało mi wielu elementów, które były w Dying Light 1. Moim zdaniem gra została z nich troszkę okrojona, nie było tego czegoś, brakowało mi tam różnych rzeczy, prawda? Ale mimo tego naprawdę bawiłem się dobrze, zabijanie zombiaków, rozwalanie ich, tłuczenie, wszystko sprawiało mi wielką frajdę i satysfakcję. Jednak do pierwowzoru mu moim zdaniem troszkę daleko. Szkoda, że odeszliśmy od wielu fajnych aspektów, które tam były związane właśnie z bronią palną i to, że na przykład w 1 w nocy baliśmy się grać. Naprawdę tam ja się bałem grać. Mało było misji. Tutaj gra jest stricte nastawiona na noc. W nocy nie jest strasznie. Można sobie pobiegać po mieście i w sumie nic złego się nie dzieje. Ale teraz wróćmy tutaj sobie do naszych figurek. Jeżeli sobie weźmiemy figurkę z Dying Light 1 i się jej tutaj dokładnie przyjrzymy, to możemy zobaczyć, że naprawdę ona jak na tamte lata bardzo dobrze została zrobiona i fajnie się tutaj prezentuje. Zobaczcie, ten cały grzbiet, ta cała krew, to wszystko tutaj naprawdę zostało wtedy dobrze odwzorowane i ta figurka naprawdę była pożądana tutaj przez dużą rzeszę kolekcjonerów. Niestety ta figurka miała pewną wadę fabryczną, która była związana z odpadaniem. Tutaj palcy 1, 2, 3, te wszystkie potrafiły tutaj odpadać i figurka się po prostu rozpadała. Jednak ilość tych figurek chyba nie była aż taka duża. Cała ta edycja kolekcjonerska, jeżeli się nie mylę, chyba około 500 zł kosztowała, wtedy pamiętam. Coś w tym stylu i ta figurka wygląda w ten sposób. Jeżeli weźmiemy sobie tą figurkę i zestawimy bezpośrednio z figurką z Dying Lighta tutaj 2, zaraz Wam dokładnie pokażę, to zobaczcie, że wysokość tych figurek, no troszkę jednak ten zombiak, zobaczcie, może z tej perspektywy, jednak został tutaj zmniejszony i ta jego jakość już nie jest aż taka. Tutaj mieliśmy też pony jego przednie otwarte, tutaj są zamknięte, jednak z jedynki on tu wyglądał troszkę bardziej strasznie. Nie wiem, czy te gry nie są teraz na siłę, moim zdaniem, troszkę upiększane, kolorowane, tak żeby były family friendly content w ogóle wszędzie, nawet w zombiakach, bo nie są one straszne, nie ma właśnie tego czegoś nawet w samej figurce. Oczywiście Aiden został dobrze zrobiony, ale tutaj najważniejszą rzeczą gra ten zombiak. I moim zdaniem ten z jedynki i ta figurka była lepiej tutaj wykonana. To figurka tutaj Aidena z drugiej części, jest ona oczywiście tutaj zdejmowana z tego tutaj posągu, bo chciałem Wam pokazać, że od spodu jest też jej unboxing osobny. Jak widzicie, mamy 1500 sztuk, wersja limitowana, tutaj targi E3 z 2019 roku. Tam jest troszkę czasu minęło i ta figurka zyskała bardzo na wartości. Ja ją kupiłem gdzieś za około 500 zł. Tutaj podstawka naprawdę robi wrażenie. Jest ona masywna. Zaraz też sobie wagę każdej figurki tutaj sprawdzimy i porównamy. Zakupiłem za około 500 zł. W dniu premiery one osiągały nawet 1000, teraz, słuchajcie, 1100, 1500, teraz mniej więcej takie 1200, 1500 zł to jest minimum za tą figurkę, więc troszkę ona zyskała, więc względem właśnie te z jedynki, no to naprawdę robi wrażenia. Ale już tutaj, jeżeli sobie pójdziemy do figurki z edycji kolekcjonerskiej, to zobaczcie, że nawet ta z targów jest troszkę większa od tej. Mimo tego, że figurka jest wysoka, bo ona jest wysoka ze względu na to, na latarnię, ale nie na same postaci. Więc względem postaci to możemy prawie mieć tutaj figurkę wysokości z Dying Lighta jedynki. Więc w tym przypadku no, skala troszkę tutaj została zmniejszona. Jeżeli tą skalę byśmy zwiększyli, no to moglibyśmy otrzymać figurkę tej oto wielkości i to byłoby naprawdę coś. Ale takie same mieliśmy właśnie przypadki w Cyberpunku. Też właśnie choruję na tamtą figurkę. Naprawdę na nią choruję i może kiedyś mi się uda ją zakupić, ale figurka z Cyberpunka, ta z targów jest, no może nie porywa, ale bardzo, bardzo bym chciał mieć ją w swojej kolekcji. Może kiedyś się uda. I tak, tej figurki też robiłem unboxing. Ona została dodatkowo wzbogacona właśnie o to oświetlenie, które tutaj jest, o UV-kę i dzięki czemu tutaj niektóre elementy naszego zombiaka się podświetlają. Całość ta figurka zrobił tą figurkę, kto zrobił, bo ja już nie pamiętam. Nie widzę tutaj, żeby coś było, ale oczywiście baterii nie było w zestawie, to pamiętaj, chyba, nie wiem, już nie pamiętam. Nie, to chyba zrobiło nie bezpośrednio, bo tą figurkę o, tutaj widzicie, macie producenta. Tutaj z tego, co widziałem też, nie, też Techland nie mam tutaj podanego, więc chyba oni bezpośrednio to zrobili u siebie. Ale w tym przypadku, widzicie, mam dużo elementów i ogólnie ona jest dobrze zrobiona. Tutaj też nie ma do czego się doczepić, bo wszystkie elementy zostały bardzo dobrze spasowane, pomalowane. Wszystko jest jak najbardziej powinno być, powinno wyglądać. Naprawdę jest ona idealnie zrobiona, ale no zobaczcie. Względem zombiaka, którego mamy tu, porównajcie sobie ich, zobaczcie, który jest według Was straszniejszy. I tak samo było z grą. Mówię, mam wrażenie, że każda gra względem tych chorych czasów, które idą w gaming, w gamingu, to jest po prostu na siłę upiększane i robiona family friendly content, tak samo te postacie też są coraz bardziej upiększane, bo naprawdę ten zombiak w grze nie jest straszny. Tu w jedynce przerażał mnie, tu no nie. No nie wiem, jakoś to tak zostało dziwnie tutaj moim zdaniem zrobione. Jeżeli też się z tym zgadzacie, to może jakoś warto poruszyć ten temat głębiej, może jakiś film osobny przygotować na po prostu upiększaniu, na siłę, żeby było family friendly, wszystkie gry. Może coś takiego też tutaj stworzyć. Sam tutaj Aiden względem tutaj targów no nie uległ żadnej tutaj zmianie. Został, widzicie, tutaj podobnie zrobione, tylko oczywiście no, w mniejszej skali, więc wszystkie te elementy, które miał na sobie, zostały zachowane, ale patrzcie, mamy tutaj troszkę inną tutaj koszulkę, już bardziej rozmazaną, nie mamy tych elementów tutaj na kurtce. Dodatkowo, czy coś zostało tu dodane? Nie, tył wygląda tak samo, tu nie ma tych pasków, tu jest tylko ten skórzany, tych bocznych tutaj nie mamy. I co tu jeszcze jest? Dół też troszkę różni się tutaj kolorystyką, ale ogólne malowanie zostało. I zobaczmy sobie, patrzcie, widzicie znowu. Widzicie, jest upiększanie tej figurki. Nie może być krwi, nie może być brutalności, nie może być tutaj niczego, co by w jaki... No tu jest coś pokolorowane, ale no to nie wygląda. Zobaczcie, porównajcie sobie. Widzicie, ona jest aż za grzeczna jak na tą grę. Może fajnie, te wszystkie elementy są wypukłe, tutaj ładnie to wygląda, ale jednak takiego malowania jak tu w tej figurce, moim zdaniem bardzo, ale to bardzo brakuje. Co do samych tutaj wymiarów figurek, możemy zobaczyć, jak one się kształtowały, bo jak wiemy, z roku na rok figurki się stają coraz to gorsze pod względem wielkości, jakości wykonania, wagi i wszystkiego, co możliwe. Figurka z Dying Light tutaj jedynki mierzyła około 14,5 cm. Figurka z targów E3 miała tutaj około 26,5 cm. Figurka tutaj z tego, z Dying Lighta dwójki, 24,5 cm, takie 25. Więc no, troszkę no, jest wyższa, ale względem tego, czyli zobaczcie, do samego Aidena mniej więcej mamy te 19,5 cm 20, tak? Z tą ręką, co jest w górze. Więc naprawdę różnica między tymi samymi figurkami bez latarni, a tymi jest minimalna. Więc tutaj akurat się nie zwiększyło nic oprócz ceny, ale no w tej cenie dostaliśmy dużo tutaj elementów edycji kolekcjonerskiej. Bardzo fajnie zostały one tutaj wykonane. Niestety nie byłbym w stanie robić filmu, słuchajcie, że edycje kolekcjonerskie z serii, dlatego że tego byłoby za dużo. Ja mam trochę rozlokowane po całej mojej kolekcji, więc łatwiej mi jest się właśnie tutaj skupić na figurkach. I teraz zobaczmy sobie ciekawostkę, jak też to wygląda. I tu trzeba dodać, że to jest chyba żywica, z tego co ja pamiętam, że to chyba zostało wykonane z żywicy. Tutaj mam połączone PVC i plastik, i tu też PVC i plastik. To jest tutaj bardzo ważne. Zobaczmy sobie też, jak tutaj waga się kształtuje w tych figurek. Z Dying Lighta jedynki mieliśmy tutaj 238 gramów, tutaj z Dying Lighta dwójki 496 i figurka, która będzie oczywiście najcięższa, no bo ze względu na wykonanie tutaj właśnie elementów z żywicy, ona już tutaj waży około 877, tutaj plus minus 2, bo ta waga robi co chce, jeszcze raz, 877 gramów, więc jest tutaj znacząca różnica. I teraz pora na Was. Dajcie mi znać, czy właśnie coś takiego Wam by tutaj pasowało, taka seria i takie właśnie opisywanie tych figurek, czy może coś byście dodali do tego materiału, może coś więcej powiedzieć, coś mniej, skupić się na innych aspektach, napiszcie mi to, żebym wiedział po prostu, jak dalej się tutaj przygotowywać, więc ten materiał był taki wstępny, na szybko zrobiony i no troszkę na nie myślałem, mam nadzieję, że w sumie za dużo głupot nie powiedziałem. I teraz powiedzcie mi, którą, to jest kilka pytań właśnie do Was, która z części Dying Lighta Wam bardziej podpasowała, jedynka czy dwójka? Która z tych oto figurek najbardziej Wam pasuje, według Was jest lepiej wykonana? I kolejne pytanie, czy zgadzacie się ze mną, że obecne gry, na przykład tutaj, na przykładzie Dying Lighta, między jedynką a dwójką, stają się bardziej family friendly content? Pomijając to, że oczywiście w jednej odpadają ręce, głowy, wszystko, ale jednak te postaci w grach, które są zrobione, nawet po samej figurce można to poznać, że jednak ta brutalność tutaj troszeczkę ze względu na te chore, tolerancyjne czasy została tutaj zmniejszona. Tak więc serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Czekam na Wasze komentarze i opinie. Z miłą chęcią z Wami porozmawiam na ten temat i może też jakąś tą serię troszeczkę bardziej tutaj podbudujemy i zrobimy, żeby ona na tym kanale lepiej tutaj wyglądała, bo jeżeli Wam to podpasuje, to po prostu nagram więcej tego typu materiałów, dzięki czemu podczas mojej przerwy będę je publikował i będzie takie dodatkowe materiały właśnie na czas mojej nieobecności. Tak więc dzięki wielkie jeszcze raz za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie, że zostawić łapkę w górę, jeszcze raz ten komentarz. Te dwie rzeczy są bardzo ważne, bo podbijają jednak zasięgi, a jak wiecie, algorytmy mnie czasami nie lubią, tak niektóre osoby, które mnie blokują za moją szczerość. No cóż, tak więc jeszcze raz wielkie dzięki za to, że jesteście i widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!